I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Enemy Sighted, ale to nie ma większego znaczenia. O Boże, ubóstwiam ten atak. Nie ma, kurde. Zbiję cię najpierw tak, normalnie. Jak ubóstwiam tą solówę, jak ona wchodzi. Genialna. B! Przecież... A, dobra, za innych przeciwników jeszcze chodzi. Dobra. Za tamtą poprzednią walkę. No i proszę, rozwaliliśmy w poprzednim odcinku te wszystkie takie... boty, jeboty i teraz możemy wchodzić właśnie już tą windą. Znaczy windą. Raiden, should I activate your pain inhibitors now? No, keep them off. I need it this way. Well, as you wish. I must say, I have turned more than a few men into cyborgs, but you... Well, your past is most... What you getting at, Doc? Most of the time, you're working with First World ex-military. Grown men. Compared to the average Third World child soldier, I can't really complain. Most of them, they're the sort of gorillas your typical patient gets paid to slaughter. Perhaps, but... This shouldn't be news to you, Doc. Yes, but... Look, just help me take care of those brains after I bring them back. I do my business, you do yours. Yes. Ach, ten mrok. Tak, nie będę zbyt dużo korzystać z... Reaper Mode'a. Właśnie tak jak mówiłem, przez to, że... No, przecinanie przeciwników od razu przy takich atakach nie jest niczym fajnym. Ale to jego... jest kurde genialne. O, w dupę! Jebać to! Sram na was! Pudełko! Właśnie! Dlatego spieprzam! Naprzód! Zbigniew Piaseczny! Mieszalnik spalinowy! Jezus! Wybucha wszystko! Kto by się spodziewał? Dawaj, Fanta. Dziękuję. Dostaniemy pod koniec tego wyższy ranking, jeżeli szybciej właśnie przebrnęliśmy przez to miejsce. Więc tutaj naprawdę serio nie przejmujemy się przeciwnikami, którzy są. A tych, co latają przed oknem, nie jesteśmy w stanie zabić. Zajebiste. Tylko jednego przeciwnika będziemy musieli ubić. Ha! Tego właśnie! Ale patrzcie! To jest kurde genialne! I jeps! I znowu, Simon Suna to jest taki game winner. I proszę bardzo, jeps! I proszę, Zandatsu. Proszę bardzo. Właśnie! Rules of Nature! Jeps! Epickość! Teraz nie zjebać! Dobrze! Mieszalnik! Pięknie! Wyruchałem to wszystko, jeszcze bez damage'a mi się wydaje. Bo tak jak nas trafiają pociskami, to się nie liczy jako damage. Będzie S? Yes! 7500, miam. Seksownie. Right away is up now, yeah? Almost there! I have just finished analyzing the latest security data. You should find an indoor garden up ahead. A garden? Sounds fancy. A Japanese garden, to be precise. It is an area set aside for VIPs. Apparently, one of World Marshal's directors is a rather serious Japanese culture enthusiast. All right. So what's this got to do with me? Is there something I need from the garden? Not at all. You need only pass through that area to arrive at a freight elevator.
I found a route to the elevator controls through the unit we hijacked downstairs. I have located the server room as well. You can reach it via the freight elevator. Great work, Doc. Elementary, my dear Raiden. Now, head for the garden. To jest zajebiste, że Monsoon właśnie jest tym fanatykiem japońskiej kultury, o którym była mowa przed chwilą. I właśnie przez to, że on jest tym fanatykiem, to właśnie jest tutaj ten cały ogród japoński. Ale jak to zajebiście będzie, bo to tak, kurde, zajebisty mamy level. Patrzcie, nawet reflektory są takie po prostu. I ta muzyka. I to jest takie, jesteśmy twórcami i mamy zajebisty pomysł, żeby wjebać, kurde, ogród japoński. Boże, utwór jest zajebisty. Totalna zmiana klimatu. Żeby wjebać ogród japoński, no nie? I naszym pomysłem jest, żeby zrobić, że ogród jest wewnątrz tego gigantycznego wieżowca, ponieważ jeden właśnie z marszałów był entuzjastą tej japońskiej kultury. No kurwa, coś genialnego. Dobrze. Bullseye! Obudzam to. A ty co? Ile części w ogóle z niego było? Fuck! Szmato z RPG-iem! Tak, RPG, suck my asshole! A, gałko, nie blokuj się, Jezus Maria! Dobrze. Nie, naprawdę idea właśnie saja magnetycznego jest genialna. I mi się zajebiście podoba. Fuck! No jak ja nienawidzę kurew, kurwa, z RPG-ami, to jest takie gówno. Jezus Maria, kłaczek. Przepraszam, że czasami nic nie mówię, ale kwestia po prostu tego, że zajebisty utwór, no nie? Ta gra ma klimat, coś czego nie można powiedzieć o wielu dzisiejszych gierkach. Dzień dobry. No i co ty chciałeś? Ty chciałeś się blokować? Panie. It's useless. To... Nie no, zajebiste są te utwory w tej gierce. Ktoś, kurde, no ktoś naprawdę miał genialny pomysł. Są utwory, które są oryginalnie, które... Boże, nie, są kurwa usunięte i ściągnięte. Są utwory, które opisują historię każdego z bossów, kiedy z nimi walczymy. No nie, patrz jak, kurde, szmaciarz stoi z tym RPG-iem, żeby mi wyrywiewać. A ja, kurde, będę taki szczwany lis? Hopa. Przejdziemy bokiem. Kwestia jest tylko taka, żeby to ściąć w taki sposób, żeby jego nie uderzyć. Dobra. Niech to zniknie. Widziałem coś. Serio? Panie! Znikniesz pan? Ha! No zara pierdolne! No i nie mogę go złapać przez to. Ale jaki koleś w ogóle, że nie reaguje. O, dobrze. Miłość pożoga. Serio? Serio? Uważasz to za żart, panie Kojima? No! Proszę bardzo. I proszę, bonusa dostajemy w punktach za to, że właśnie tak to zrobiliśmy, a nie wjebaliśmy się jak CTS Genaryja. The main exit is sealed. I very much doubt you can get through there. The catwalk above you was connected to a corridor meant for transporting materials. You can take that to the elevator. Dobrze, przyjacielu, kolego. Opa.
Wiecie co, klimat jest niesamowity i to... Kurwa nie. No. Nie robisz nigdy tak, nigdy tak nie robisz. Klimat jest mocno tutaj pod takiego Zero Ninja robiony. Więc postaram się tutaj zrobić mocno tak wszystko po cichutku, żeby tak było klimatycznie. Ale utwory naprawdę zajebiście brzmią. Ej, co mi się to podoba, że to gigantyczna w chuj wieża, no nie? I to wszystko jest po prostu jakby scena filmowa, no nie? Nie, no naprawdę, to jest coś pięknego. Pomysł jest genialny. Że zrobili te reflektory, żeby pokazać... O, patrzcie, rusztowania! I ten kurde księżyc żółty. I cherry blossom. Zajebiście. Hoseno! What? What? Hoseno! V2. Jak ktoś nie wie, to co ja mówiłem za japońskie słowo, to właśnie to był... to było słowo, jakie mówiła Anai właśnie w Zero Ninja. Taka ekscentryczka z niej była. Śmieszna, fajna. Mordowała. What? Kurde, serio, parasol mnie zablokował. Ej, podoba mi się coś takiego, że nie po prostu przekliczuje się przez teksturę. Wszystko jest fizyką, która oddziałuje na to, jak wszystko gra i funkcjonuje i działa i Jezus Chrystus. Cenię to bardzo. A ten kutas już będzie na górze patrzeć, dlatego siebie najpierw musimy złapać. Miśku. Wózłem te skoki. Normalnie moglibyśmy wyjść, no nie, ale wiecie. Chcę pomordować. Proszę bardzo. BP. Boże, ile tego Reaper Nano Paste nam dają, no nie? Na pewno rzeczą, której nigdy nie będziemy korzystać, jeżeli nie jesteśmy współczesnym zagrajmerem i umiem wykonywać Zantatsu, to ta druga pasta, która nam odnawia energię. No. No. Bullseye. I jeszcze jednego. Gdzie ty jesteś? Cześć! Jest! Boże, nie, a ja tak to ubóstwiam. Ogólnie walka też jest tutaj fajna właśnie na tym poziomie, no nie, bo wychodzą nam jako posiłki, przeciwnicy nam wychodzą z mieczami samurajskimi, no ale sorry, mamy też idealną okazję, żeby zrobić sobie ninja, zero ninja, no to kurde. Czy w sumie nawet... Boże, jak ja bym chciał, żeby do Ninja Gaiden dwójeczki, bo trójki nie uznaję. Niech ktoś mi nie mówi, że to jest w trójce, bo trójki nie uznaję. Ale żeby właśnie w Ninja Gaiden dwójeczce jakby mieli robić remastery kolejne, Sigma Sigma 2, to by było dobre. Żeby właśnie były sekwencje takiego cichego zabijania. My apologies, Raiden. I seem to have fallen behind. No worries. Actually, I should thank you. What are you talking about? If it wasn't for you, I wouldn't have gotten Jack back. Then, that is your true nature? More or less. Still interested? I find no reason to alter my objectives. From the moment we met, you have acted on emotional urges. You speak of protecting those weaker than you. Such people number in the billions. It is impossible. You cannot save every human being in the world. You cannot save every street child. After extended observation, I have come to a conclusion. Your actions are rooted in affinity for those from similar circumstances as yours. Huh. Guess so. Not much of a superhero after all, huh? However, your emotional status is understandable. Perhaps I share this same affinity. Well, if that's what you feel, then glad to have you along. Roger. Boże, naprawdę, najlepszy kompas. Dobrze! Stoję przecież przed tym kurde klikaczem bonusem. O Boże! Ogólnie tak, koleś co będzie miał rączkę do wycięcia... Stój w miejscu, głupia gałka. To jest ten koleś, już wam pokazuję, który.
ten, co tu stoi w tym momencie. On zawsze będzie stał właśnie w tej pozycji i on właśnie ma rączkę do wycięcia. No! A chuj tam! Już było skradanie się. Kabujo! A Boże, jak ja to ubóstwiam. Pięknie! Darksided, wyczysty. Odcięłem ci rękę? No, na to wychodzi. Nogę ci odcięłem, jej. A w sumie dobrze. Będzie więcej wyświetleń za odcięcie nogi. Ach! Nie tiltnął mi się guziczek. Magiczny. Kapują! Aż shit, nie naładowało się! Myślałem, że już w ostatniej chwili się naładuje i nie będzie problemu. Chodź tu! Szmato! Moje zondatsu! Dobra, tak gdzieś jak to był ten właśnie kutasiarz, co miał tą rączkę. Proszę bardzo. I kolejny, nie pamiętam, ja omijałem na pewno troszeczkę tych upgrade'ów do tego Endurance, ale... znaczy, tak, kolejny upgrade do Endurance, czyli zwiększenie życia o 10% będzie w tym miejscu, no nie? I jeszcze wiem, gdzie jest ostatni. Możliwe, że nie ominąłem wszystkich. Wiecie, bo niektóre miejsca na przykład mogłem nie pamiętać. Na pewno mogło być jakieś miejsce z tych, które bez problemu znajdziecie, bo nawet najprostsza eksploracja, to już nie możecie być do tego stopnia aż współczesnym graczem za Grimerem, żeby tego nie znaleźć. Ale bez problemu znajdziecie właśnie te miejsca, które ja odwiedzałem i tam znajdziecie właśnie skrzynkę, którą się otwiera. I dostaje się upgrade do życia. Ja tylko przedstawiam te, które najlepiej pamiętam, które akurat były jakoś sekretnie ukryte. Proszę bardzo. Na tą sekwencję wyekwipuję sobie chyba Polearm. Tak, będzie najlepiej. I wezmę sobie także granaty zwykłe. Dzień dobry. Kabujo! Boże, jak ja ubóstwiam robić to. Jeps. O. Nie no, Polearm to jest zajebista zabawka. No. Na kogo mi chuju ustawiasz? Dawaj mi kurde jego flaki i tyle w temacie, a nie tu. To znowu będzie ten utwór, który był podczas strzelania. O! Miszory! Tak! Co było problemem? Bronił się, ale jest jakby taki time lock właśnie na tym, jak długo mogę się być w animacji blokowania. Dobrze. Pięknie. Ciach. I naprzód, przez tyłeczek. Jak Travis najbardziej lubi. I jeszcze pięknie ścięty, na masę kawałeczków. Kapujo! Nie! Szmato! Chciałeś mi zepsuć moje kapujo. Kapujo? No, znowu chciałeś mi je zepsuć. Nie lubię tego. Serio? Ale to aż 30% zabiera. To dużo naprawdę. Nic? O! Co to? Czemu to tak spadło? Lol. A, okej, okay, tam. Nieistotne. I tak jest ranking A, to bardzo dobrze. Look up, Raiden. Another freight platform. A, wyłączam i kapują. Look out! Incoming! Muszę zobaczyć, jak się nazywa ten... Wiecie co? Sprawdzę aż, jak się nazywa ten ruch, bo ja go ciągle nazywam Kabujo, a to nie jest Kabujo, bo wyraźnie ja to nazwałem przez to, jakby, jak bardzo to jest atak z jednego anime, który się nazywał Kabujo. Draw Attack, serio? To się tak dupnie nazywa, że Draw Attack? No ja wiem, że to jest... Ale... no... Pięknie. I powalenie. Jeha! Kurde, lubię to naprawdę. To jest tak dupny atak, że aż fajny. No. Nareszcie, Boże. Co?
Kurwo, nienawidzę cię! Umierz, umrzesz! Szmaty, kurwy i kutasy, oddawać, oddawaj to! Nie zasłużyłeś, nie masz dzieciństwa! No. Fuck! Pięknie. Wyrywanie tego gecka zawsze spoko. What? Czemu się ustawiło w takiej pozycji? To ciekawe. W ogóle mnie rozpierdalają zagrajmerzy, którzy nie wiedzą, że podczas Blade Mode'a mogą nakierowywać sobie teren, w którym chcą ściąć. Nie będę właśnie używać ciągle tego stuna, którego mogę wykorzystać od razu, czyli tego silnego ataku i B, czyli tego. Chcę normalnie sobie po przeciwników. No chyba, że oni są już w tej fazie, gdzie po prostu zginą na parę hitów. Kto mi kurwa... Wulferno, serio? Wiadomości mi kurde wysyła podczas nagrywania. Jak śmie? Nie polecam. Pięknie, dawaj. Ładujmy Kabujo, ponieważ teraz przyjdą gecko, które będą nam przytrzymywać windę. I teraz kolejny element, skąd wziąć kolejny data chip. No chodź. O, nie! Kurwa, zapomniałem! Szmaty jedne! Nie dostaniecie, kurde, Danonka na śniadanie. Tyle wam powiem. Husaj. Bajer jest taki. Rozwala się ta winda. Jump to the adjacent platform. Odd. The platform is losing speed. Właśnie. Scheiße, the tripods are interfering. Titan, here's an out of the shaft. I tak. Ogólnie będzie tutaj jeden samuraj z mieczem samurajskim, no bo jaki może być inny. I tak, no postaramy się właśnie tutaj, wiecie. Jesteśmy teraz na równi, no nie? Ale nam zależy właśnie na tym, żeby załatwić przeciwnika z samurajskim mieczem, bo jak jego zabijemy... Szmato! Już miał być. To będzie wtedy z niego, wypadnie z niego właśnie chip. Data chip. O, właśnie z tego tutaj, co przyszedł. Więc nam zależy jednocześnie, żeby przytrzymać tutaj ten bajer. I zależy nam na tym, żeby go zabić. Proszę bardzo, aż użyję tego. Raiden Mode'a. I proszę bardzo, zabite. Woo! I wskakujemy po prostu i się nie przejmujemy. I z tego właśnie kolesia, jak go zabijemy, to wtedy z niego wypadnie data chip kolejny. O, no damage? Serio? Wow! Nawet nie zauważyłem, że nie... Jak? Przecież dostałem RPG-iem w mordę. To wychodzi na to, że jeden RPG jeszcze nie jest uznawany za damage. I teraz tutaj spadnie jeszcze kolej z młotem, który także będzie miał rączkę do odcięcia. Właśnie ten. On będzie miał rączkę do odcięcia, więc... Offensive defense! Fuck! I moja rada? Jezus Mary. Mieć niewyekwipowanego żadnej broni bocznej, tylko się skupić na tych kutasiarzach i właśnie tym kopniakiem, który mamy na mieczu, rozdukcyć ich po prostu. Albo za pomocą Saja. Boże, jak ja lubię, kiedy wchodzi to takie... Zajebiste to jest. Nie umiem po prostu przedstawić tego utworu. Kurde, przestańcie namierzać na niego. Szlak nie zara jest. Ja chcę was zajebać, no! Gin. Kurwiu. Fuck! Tylko przez to, że ten jebany... Bo ta szmata będzie najgorszym naszym utrapieniem tutaj. Ten latający kurę, bo on nadupcza rakietami samonaprowadzającymi i to jest wkurwiające w chuj. O, proszę! Jeszcze kurę... Szmaciarz! Nie! No szmato! Chodź tu, zabij się! Ja pierdolę, Raiden! No nie! Jeszcze po ryju dostanę! Dobra, kurwiłem się. Łap granata. I ty też. Kurwa, wy wszyscy łapie. No czemu na niego się ustawiasz? W czym on jest lepszy ode mnie? Chodź tu! Szmato, nienawidzę cię! Umieraj, kurde, Kaczyńskim mielonym spaghetti.
Już wszystko jest wybaczone, byle tylko zajebać tego kutasiarza. Tobie ręce już odetniemy, żebyś się nie rzucał. Serio! A on dalej swoje! Biegnie! Kurde, counter attack, szmato! Nie miej nóg, kurwa! Zasłużyłeś na to! Offensive defense? Dobra. Nie wiedziałem, ile muszę najebać. Dobrze? Nie ma kurde. Szmato. Pięknie! Jeszcze nawet nie widziałem, gdzie on jest, ale trafiłem. Ach, tak się to robi. LOL, 25 minut jest. Szmato! Puść mnie! Karakanie jeden! Szmato! No to teraz, kurde, w dupę time. Pięknie! Offensive defense jest naprawdę zajebistą rzeczą. O! Pięknie! Kolejny pięknie wykonany offensive defense. I leżysz, kurde! When the wind blows, when the fire starts. Tyle w temacie. Pięknie. Wyszło jako tako, ale wyszło. Dobrze! Tak więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie. Ha!